Seniorów podstawków nie ma we dworze, w związku z tym chata wolna. Tak. I co? No i wolna scena. Przestrzeń alternatywna, przestrzeń kulturalno-rozrywkowa. To trudna nazwa. Tak to nazwaliśmy. Ja bym chciał, żeby to było wydarzenie cykliczne w ogóle co roku. Wolna scena, czyli A, młode talenty, B, trochę bardziej dojrzałe talenty, a C, przede wszystkim wolna scena, czyli jam session, czyli udział publiczności, czyli impreza żywa dla wszystkich. Każdy może wejść na scenę. Po tych koncertach oficjalnych będą mikrofony do dyspozycji, bębny, gitara. Prawdopodobnie wszyscy artyści na koniec wykonają wspólny numer, o czym jeszcze nie do końca wiedzą, ale ja ich do tego na pewno przekonam. No i tak, no i chcemy robić tego więcej, chcemy robić to co roku. Pragnę zaznaczyć, że impreza jest darmowa i tak naprawdę no, jest to jakaś tam inwestycja moja, bo jest to takie moje dziecko, tak? Ja będę przy tobie, nigdy nie powiem to. Natomiast te środki, które mogę w to zainwestować, są ograniczone, więc tak krawiec szyje. W tej chwili występuje bardzo dobry gitarzysta z basistą, robią dużo muzyki. To jest. To jest Piotrek Krakowski, prawdziwy, profesjonalny, fantastyczny muzyk. Występuje między innymi z Andrzejem Grabowskim w projekcie Andrzej Grabowski i Cedury. Pisze muzykę do teatru, do Bagatela, do niektórych przedstawień. Jest to taki prawdziwy krakowski muzyk z tego nurtu takiego postpunkowego, powiedzmy, czyli Maleńczuk, te klimaty. Zresztą to da się usłyszeć w tych jego piosenkach, że to jest ta krakowska ulica, z którą zresztą ja się też wychowywałem. To wszystko są klimaty z mojej młodości, z tych ulic Krakowa, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie. Ja jestem Jurek Postawka. Ten słynny. Ten słynny Jorge Total Blam. Co ja mam powiedzieć? Z Odonowa, tak, z Odonowa. Dzięki. Dzięki.